Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 9. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Max Payne 3. No i moi drodzy, ruszamy dalej. dzisiaj zaczynamy, moi kochani, rozdział 9. Jak pamiętacie, no trochę się tu zadziało, kurde, chyba ta grupa paramilitarna tu wparowała. No właśnie. Dobra, na razie o dziwo zupełnie nikt do nas nie strzela, chociaż podejrzewam, że to... Wow! Za moment się zmieni. Ja pierdzielę. And I'd blundered my way into enough cluster fucks for one day. If these fools could buy me some time, I might have a chance to get to Marcello and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Dobra, czyli widzę, że w tym rozdziale będziemy się tak w miarę przemykać między uliczkami. Dobra, oni mnie tam się... tam się mnie nie zauważyli, o dziwo. Dobra, przynajmniej ja pierdzielę. Ale kurde, cykam się trochę. Że nas tu w pewnym momencie te gliny zaatakują. Patrzcie, ja pierdzielę, każdy fawel czyszczą dosłownie. Znaczy fawel jeden pojedynczy. Giovanna and Marcello were still alive, but I didn't hold out much hope they'd stay that way for long. Znaczy, niby są... lost the ransom money, got the hostage killed, and I was only just getting started. This was turning into another fine example of private security work. Znaczy, teoretycznie są w rękach policji, więc powinni być chyba w miarę bezpieczni, nie? Czy się mylę? Mam nadzieję, że się nie mylę. Ruszajmy, podoba mi się ten rozdział, naprawdę jest taki też trochę wyróżniający się na tle całej reszty. I'd heard about these raids. Rena thugs in body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. Was fair game, as I was about to find out. Okej, czyli widzę, że zaczynamy powoli strzelaninę. Dobra. Muszę też grać, powiem wam, o wiele ostrożniej, bo kurczę, ja zawsze tak gram chaotycznie. Przez co mamy później duży problem. No bez kitu, mam wrażenie, że ta gra używa tego samego silnika co GTA 5. Ewidentnie, moi drodzy, nie powiecie mi, że nie. No kurde, przecież to... Kurde, co tu się dzieje? Czyli to nie są gliniarze, tylko jakaś wynajęta grupa, tak? I oni się przebierają za gliniarze, mam rozumieć, żeby pokazać, że gliny rządzą ostatecznie tutaj. To też nieciekawa sytuacja zbytnio. Kurde. Dobra, kontynuujmy. Spokojnie, Maxiu, damy sobie radę. Zawsze sobie dajesz radę. Kobito, spokojnie, nic ci nie zrobię. Tylko wezmę sobie painkiller. Pozwól. Ona się tam zamknęła. Dobra, dobra, Kobito, spokojnie, nie będę ci nic robić. Idziemy dalej. Myślałem, że tu mam iść. Sorry. O kurde. Okej. Okay. Myślałem, że nas zaatakują, ale na całe szczęście... Co się stało? Maxiu? Maxiu? Halo? Nie, to jest ten sam silnik, co w GTA 5, ewidentnie, nie? Tam też się tak postacie wywalają jak debile. Wow, wow, wow. Ja na bullet time obrywałem, naprawdę? Dobra. Poobrywali. Tylko, o kurde. Tylko pytanie, gdzie mam się dalej udać? Przez... Wow! O, to było dobre. O kurde, granat, granat, Maxiu, uciekaj! Dobra, w miarę żyjemy. Tędy? Nie tędy. Musimy tu lecieć, dobra. Oj, coś tu się zaraz wydarzy. Ja pierdzielę. Max, biegnij, biegnij, biegnij! Kurde. O, tak. Uwielbiam takie akcje w tej grze. Pilota też zdejmiemy? Nie, chyba nie damy rady. Chociaż może? Nie, nie damy rady. O, shit! To nieźle.
ciep. Ja pierdzielę. O kurde. Maksiu, trzymaj się tam. Ale dupło, ja pitole. No dobra, chyba żyjemy, nie jest z nami aż tak źle. Still not all that happy about it. Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it. No być może tak, chociaż kłóciłbym się. Dobra, ruszajmy dalej. I miejmy nadzieję, że będzie trochę bezpieczniej po drodze. Dobra, chyba udało mi się uratować tego gościa. Tak mi się wydaje. Albo i nie udało mi się. Co oni mu zrobili? Łeb mu odcięli? O jest. Tak przynajmniej to wygląda, nie widzę tam głowy. Ja pierdzielę. Dobra. Kolejne drzwiczki, tradycyjnie. Dobra, tutaj czysto, ale Maksiu coś zwolnił chodu. O, cutscenka, okej. Jesus Christ, these bastards weren't playing games. These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party. Nasty business. If these were the guys Da Silva was worried about, maybe he had a point. Yes, this was definitely them. Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas. Kurde, no to nie mamy ciekawej sytuacji, no miejmy nadzieję, że jakoś poradzimy sobie z tą grupą. I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. No dokładnie, pewnie dla tych Brazylijczyków to jest to norma niestety. Takie najazdy. I had no option but to take the scenic route. Ja pierdzielę. Maksiu, to nie jest dobra opcja, wiesz? Zauważał cię, zauważał cię! These charmers weren't there to make a couple of arrests. They were bussing them out by the dozen. No, no widać to po tych furgonetkach. Pass judgment on proper police procedure and justifiable use of force. Dobra, o dziwo nam się udało. Nunca prende, eles são traficantes e viciados, né? Espero que... Kurde, zauważył. Ile ja już oberwałem, patrzcie to. Ja pierdzielę. No to jest ewidentnie ten sam silnik, naprawdę. Te postacie tak śmiesznie padają, bo w GTA 5 jest identycznie śmieszna fizyka. Ej, czemu mi zabrało karabin? Dawać mi mojego rajfla z powrotem. Dobra, podejrzewam, że tam nie pójdziemy. No to chyba tędy w takim razie. Okej. Okay. Ostrożnie. Chyba dostał. Tak jest. Prosto między oczy. Dobra, ten nawet nie zdążył zareagować. Pięknie. Słyszę psy, to mi się nie podoba zbytnio. Bo psy oznaczają psy policyjne, a psy policyjne są bardzo niedobre w grach, jak wszyscy wiemy. Tędy nie przejdę. Chyba tędy musimy w takim razie ruszać. Kolejna scenka. It seemed like as good a place as any to lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another reminder, not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. It was Sao Paulo's finest, and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. Pierdziele, powiem wam, mam wątpliwości, czy my stąd wyjdziemy żywi, naprawdę. Czy to jest taki hardcore? Gdzie oni te ciała ciągną? Aha, dobra, okej, okay, myślałem, że... Nie wiem, zapierają na nery czy coś. I was lost, and they were going somewhere. And it was the closest I was gonna get to a plan. No teoretycznie jest to jakiś pomysł.
Może gdzieś faktycznie dojdę do jakiegoś miejsca. Do they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. Tá tudo sob controle, tá tudo bem. Olha lá. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. No to. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a piñata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. No, to jest strasznie ciekawe. Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. Não faz isso não, viu? Por favor, não faz isso não. Vamos acabar com essa porra. Yes. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do to him? Oh, yes. Marcelo! Jesus. Shit. Damn. Filho da puta! Ja pier... Pewno za nim mówiłem, aż nie. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Ja pierdzielę. Fajna scena. Naprawdę nie widziałem czegoś takiego. Ja pierdzielę. Nie sądziłem, że można kogoś spalić w oponach. Kuźwa mać. Nie, naprawdę, aż za nim mówiłem trochę. Why did they do that to Marcelo? It's a legendary gang way of killing people. These are no ordinary street gang. I guess they want people to think they are. With this, they can justify the killings of today and the people they took. Shh. Quem fez isso? Foi americano. Foi? Foi? He's blaming you for the death of his friend. Porra de americano. Cozão morre, porra. Caralho. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. No i co teraz? After a couple of hours of lying and shit, you learn to appreciate what you've got. And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen. No amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Rozdział 10. Albo prowadzisz, albo strzelasz. Terminal de Paz, 4.50 na wtorek. Nie zdążyłem przeczytać. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot, maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. All right. Basso said there's a good place to hide in the back. I'm just trying to stay calm. Oh, fuck. Come on, come on, come on, come on. You okay? Yeah. Let's go. Yeah.
Mam nadzieję, że Passos nam w ogóle pomoże. O kurde, gdzie on jest? Kiedy jest potrzebny? Okej, chyba płynnie przechodzimy do rozgrywki. Za chwilę. Ech. Ja się jej wcale nie dziwię. Aha. Passos, you call him. We just want to live somewhere away from this shit. I understand. I wanted that too, a long time ago. What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different for you two, I mean. Passos is a lucky guy. No to nieźle się porobiło z tą ciążą. Zaskoczyła mnie dziewana, muszę przyznać. I don't think these guys are here for your baby shower. Get down. Stay out of sight. Dispersi pro cui po toda parte. Dobra, moi drodzy, ale ten rozdział rozegramy sobie już w następnym odcinku, oczywiście, jak się możecie domyślić. Kurde, strasznie krótki odcinek, ale no cóż, no tak to wyszło. Tyle trwa rozdział, więc tyle też nagrywam. Mam nadzieję, że się wam podobało, bo fabuła się naprawdę mega rozwija już w tym momencie. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Maxa Payne'a 3. Naprawdę nie mogę się już doczekać. Na razie.